mięśnie pośladkowe. Która z kobiet nie marzy o tym, aby mieć piękne, wysportowane mięśnie pośladkowe? Na pewno jest to bardzo trudne do wytrenowania. Jest to duży mięsień, mocny mięsień. Pokażę Wam takie proste, jedno proste podstawowe ćwiczenie, które pomoże Wam na, być może nie do końca, aby też nie przesadzać, super wymodelować, tak, mięśnie pośladkowe, bo do tego potrzeba bardzo dużo czasu, odpowiedniej diety, odpowiedniego sposobu odżywiania się i sportowego trybu życia. Ale w tym odcinku skupię się na tym, aby pokazać Wam jedno podstawowe ćwiczenie, bardzo proste, na mięśnie pośladkowe. Zobaczcie, drążek zainstalowany jest, mówiąc kolokwialnie, w pozycji dolnej. Gumy są już do drążka podczepione razem z uchwytami. Mam zrobione na gumach dwie pętelki, aby je troszeczkę skrócić. Teraz tak, chwytam dłoni za uchwyty, odchodzę od drążka, czuję, jaki opór stawiają mi te gumy, tak? Czuję, jaki opór stawiają mi te gumy. Powiedzmy, tutaj opór się zaczyna, który stawiają mi gumy, tutaj powiedzmy gdzieś się kończy. Ja sobie stanę, powiedzmy, po środku, tak? I teraz tak, moje ciało jest troszeczkę pochylone, stopy są, powiedzmy, na szerokości bioder, dłonie trzymam przy biodrach i będę robił takie proste wyskoki. Proszę sprawdzić, zobaczyć. O, coś takiego. Staram się, aby moje ciało było troszeczkę pochylone, powiedzmy, pod kątem 20 stopni. Nie proste w ten sposób, bo to nie ma żadnego sensu. Tylko troszeczkę pochylone. O. 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 Właśnie w ten sposób. Na pewno wielu z Was powie, że podczas tego ćwiczenia pracują nie tylko mięśnie pośladkowe, ale także podczas tego ćwiczenia pracują mięśnie łydek oraz mięśnie nóg. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka, gdzie pokażę także bardzo fajne ćwiczenie na mięśnie pośladkowe z troszeczkę większym stopniem trudności.